Kiedy ostatnio jechałaś kolejką? Myślę, że w zeszłym roku, aczkolwiek z tą kolejką to jest tak, bo myślę, że zadajesz to pytanie dlatego, że jestem z Bielska i ona tak. Tu jest. I myślisz, że bielszczanie nie korzystają z kolejki, ale korzystają i to na pewno raz w roku każdy się musi nią przejechać. Tak myślę, przynajmniej ja tak robię. Może nawet częściej. Czyli tak jak prawdziwy chrześcijanin musi iść co najmniej raz w roku do spowiedzi, tutaj i do kościoła, dokładnie. I do kościoła, tak. To ty jedziesz na szyndzielnie. Dokładnie. Dokładnie, tak. A jaki jest w ogóle twój stosunek do gór? Chodzisz często w góry, w ogóle jakoś fakt, że mieszkasz tutaj tak blisko, czujesz się przez to jakoś z tymi górami złączona? Bardzo się czuję złączona z górami. Z tym chodzeniem to bym tak nie przesadzała, bo to u mnie tak jak ze sportem. Natomiast chodzimy w góry, może nie jakoś mega łazimy codziennie czy co tydzień, natomiast staramy się z przyjaciółmi odwiedzać takie pewne fajne miejsca, ciekawe, widokowe zwłaszcza, no bo jak zerkniesz tam za siebie, to jakby no musisz to po prostu wyjść i zobaczyć raz za jakiś czas. Także chodzę, ale no nie przesadzałabym z tym takim, z tą taką regularnością. Nie no, oczywiście sport, wiesz, w umiarkowanie intensywne jest najlepszy dla zdrowia podobno. Ale nie można przesadzać. Wspomniałaś o fajnych takich swoich ulubionych miejscach w górach, a w Bielsku masz takie swoje miejsca, które wyjątkowo cenisz, wracasz do nich? Jakoś takich mega ulubionych to nie mam, ponieważ Bielsko jest tak fantastycznym miejscem i tak pięknym, że tutaj non stop się coś odkrywa, non stop gdzieś można przebywać w różnych miejscach i czasami to są góry, a czasami centrum miasta, które mega się nam rozwija i jest coraz ładniejsze. Czy takie ulubione, no właśnie takie te widokowe miejsca, myślę, że to mogłabym powiedzieć, że to są takie ulubione, czy na przykład właśnie tutaj jedziemy sobie na Szyndzielnie, można się przejść na Klimczok, na Kozią Górkę, też po drugiej stronie miasta, jak tutaj za siebie spojrzysz, to też są fajne górki, Magórka i tak dalej, no uczęszczamy tam, myślę, że to jest takie, w Bielsku to jest fajne, że ta natura jest tak blisko, że te góry są tak blisko, że można pojechać nad Jezioro Żywieckie i wszystko mamy w jednym miejscu i to jest właśnie fajne. No a nie ciągnęło cię, albo nie byłaś kiedyś przyciśnięta, żeby wyprowadzić się na przykład stąd gdzieś do Warszawy, bo jesteś, mam wrażenie, jedną z nielicznych znanych osób, artystów, którzy jednak została w tym miejscu, skąd pochodzi i nie wyjeżdżasz nigdy dalej. Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie odwrotnie, że artyści tutaj przyjeżdżają z Warszawy, że osiedlają się tu, kupują domy, działki. Jest takich osób sporo, które bazę wypadową robią sobie w Bielsku-Białej. Ja nigdy nie byłam przyciśnięta do tego, żeby się wyprowadzić, natomiast były takie propozycje, żebym się przeprowadziła, bo no, umówmy się, że jednak w tej Warszawie jest więcej możliwości. Jeżeli się jest tam na miejscu, to można skorzystać z dużo więcej propozycji niż jeżeli się jest dalej i trzeba tam dojeżdżać. Natomiast ja postanowiłam, że wolę mieszkać tutaj. Nigdy jakby nie przeszło mi nawet, no nie, no przez chwilę mi przeszło, że mogłabym mieszkać w Warszawie, natomiast nie czuję się tam dobrze. Ja właśnie muszę wyjść z domu, wejść do parku, mieszkam tutaj w Cygańskim Lesie, otwieram furtkę, jestem w parku. Także no nie wyobrażam sobie tego w wielkim mieście. Poza tym ten przepych, wiesz, stoisz na pasach, ktoś się łokcie, bo ciebie ociera, to ja od razu truchleję. Ja lubię przestrzeń, swobodę, także myślę, że Bielsko to jest odpowiednie miejsce. Jeżeli chodzi o twoje życie zawodowe, to ono tutaj w Bielsku także kwitnie, bo tutaj ewidentnie słychać, że dobrze się czujesz sama ze sobą, że fajnie ci się tu mieszka, żyje, no nie? A jeżeli chodzi o bycie artystą tutaj w tym rejonie, to jak to jest u ciebie? To znaczy,
Nie, jakby, znaczy tętnię to życie artystyczne, w jakiś tam sposób też występuję w Bielsku Białej. Natomiast jakby moja branża i jedna i druga, bo tak naprawdę i koncerty i eventy, które organizuję, zmuszają mnie do ciągłych wyjazdów z tego Bielska Białej. Więc ciągle gdzieś podróżuję, mam okazję oglądać nowe miejsca, ciągle poznawać, jaki ten nasz kraj jest piękny. I właśnie fajne jest to, że jakby zawsze wracam do tego Bielska i mówię, kurde, jednak tutaj jest najlepiej. Więc jakby moje życie zawodowe kwitnie nie tutaj, głównie po prostu w całym naszym kraju. Natomiast tutaj wracam i tutaj jest mój dom. Ja wiem, że jest człowiekiem wielu talentów i umiejętności też. Nieskromnie, inaczej, z grzeczności nie zaprzeczę, o. Że nie boisz się żadnej pracy. Żadnej. I myślę, że niewiele osób o tym wie, że jesteś między innymi kierowcą autobusu, a przynajmniej masz uprawnienia. Mam uprawnienia, jestem pełnoprawnym kierowcą autobusu. To jest taka jedna z moich zajawek, ponieważ można powiedzieć, że jestem fanem motoryzacji i czy to są motocykle, czy to są tiry, autobusy, traktory, po prostu wsiądę na wszystko i pojadę tym. I zawsze lubiłam jakby próbować. Mhm. Taką miałam zawsze opcję, o, chciałabym się karnąć, nie? Chciałabym się karnąć autobusem. Żeby się nim karnąć, trzeba mieć uprawnienia, więc musiałam je zrobić. Prawdopodobnie nie będę pracować nigdy w tym zawodzie, chociaż nigdy nie wiadomo, gdzie cię los rzuci, może będę musiała emigrować z kraju i wtedy taki papier się przyda, no nie? Bo to zawsze jest jak jakiś fach w ręku. No tak, jak ktoś popatrzy, wiesz, na twoje CV i zobaczy prawo jazdy kategorii D. D, no to wiesz, to możesz zrobić całkiem niezłe rzeczy. W planach teraz jest właśnie motocykl, żeby zrobić. Nie mówię, że nie jeździłam, bo już karnęłam się motocyklem wielokrotnie. Czyli no, jeździłaś bez prawa jazdy. Ja tego nie powiedziałam. No i to nie jest wszystko, dlatego że zajmujesz się także kosmetyką, tak? Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Zajęłam się kosmetyką, bo jakby dawno bardzo, jakieś 15 lat temu, zajmowałam się po części tym jakimiś włosami i tak dalej. A teraz troszeczkę jakby życie zmusiło mnie do tego, żeby jednak znaleźć sobie coś stałego, prawda? No bo z tym śpiewaniem to nie do końca tak jest, że mogę się z tego utrzymać i z tego żyć, więc zostawiłam to jako swoją pasję i zajawkę, na której też zarabiam. Natomiast musiałam coś w końcu stałego, musiałam w końcu dorosnąć, sobie wymyślić, no i wymyśliłam sobie, że będę robić to, co już umiem, więc zajęłam się tymi włosami właśnie i... No i tak sobie działam. I masz swój salon, tak? Tak, mam kosmetyczny. Swój salon. Prowadzisz go z mamą. I jaki jest podział pracy? Co tam robicie? Oczywiście, no mama rządzi. Mama rządzi, ale dogadujemy się jakoś. Czyli dobra, czyli robisz stylizację, czeszesz, to tak. Są fryzury, paznokcie. Bardziej takie, można by powiedzieć, fryzury alternatywne. Wszystkie warkoczyki, przedłużanie włosów. Coś, co po prostu mi się podoba i sama też z tego korzystam. Okej, okay, a pomaga ci to w twoim życiu scenicznym, takiej umiejętności właśnie stylizacja, bo mam wrażenie, że często się zmieniasz. Może to też wynika z tego, że raz musisz być Amy Winehouse, raz jesteś bardziej Aishą. Często się transformujesz. Jak to jest u ciebie? To znaczy tak... Z jednej strony nie za często zmieniam na przykład swój wygląd, czyli na przykład moje włosy ciągle są blond i ciągle są długie. Można powiedzieć, że zmieniam ich tam jakieś odcienie różne, natomiast mam jakiś tam swój styl i wokół niego cały czas krążę. Jeżeli chodzi o ubrania sceniczne, które sama też sobie projektuję, szyję, przerabiam i tak dalej, to faktycznie lubię sobie poszaleć, coś wymyślić innego, natomiast zawsze to gdzieś jakoś tak mi się wydaje, że ciągle to jest koło mojego stylu, który lubię. Nie lubię balowych sukni, tiuli i tak dalej. Często to są raczej takie sportowe bardziej stylizacje. Bardzo mi to pomaga, no bo właśnie jakby, jeżeli chodzi o tą zmienność wyglądu, nie lubię zmieniać włosów, ale kocham uczesania, czyli uwielbiam nowe fryzury robić i tak dalej, wymyślać, to mi się bardzo podoba.
Więc pod tym względem jak najbardziej można powiedzieć, że jestem ciągle inna, bo lubię zaskakiwać, lubię fajnie się właśnie wystylizować, żeby to było inne, żeby się wyróżniać. Mm-hmm. Czyli nie jest dla ciebie problemem przemienić się w kogoś innego? Tak cały czas nawiązuję do tej Amy Winehouse, mm-hmm. bo to jest naprawdę moc, kto był, wiesz, na koncercie twoim, kiedy występowałaś jako właśnie ona prezentowałaś jej twórczość, jej muzykę, no to jest niesamowite, nie? Tak, no ta Emi jest no, cały czas w moim sercu. Jeżeli chodzi o tę stylizację na jej koncertach, to faktycznie próbuję się upodobnić do niej, no bo wszystko inne mi po prostu tam nie pasuje. Ona miała tą swoją fryzurę wyjątkową i te swoje ciuszki, które ubierała, też były no takie w jej stylu, więc jakby jeżeli chodzi o jej koncerty, to jak najbardziej. Natomiast w swojej takiej stylistyce prywatnej i swojej koncertowej myślę, że w ogóle nie korzystam z jej stylu. A jeszcze powiedz coś o Lauryn Hill, bo wydaje mi się, że to ona jest taką numer jeden, na podium absolutnie numer jeden. To jest moja królowa. Jeżeli chodzi o stylizację, to myślę, że też nie biorę z niej przykładu, natomiast bardziej korzystam od niej w muzyce, tak myślę. I jeżeli chodzi o te dwie wokalistki, to korzystam od nich najbardziej z tej takiej oryginalności, czyli szukam nie tyle od nich czegoś, tylko czegoś w sobie, co mogło być równie oryginalne, więc stąd też ta muzyka moja, która jest alternatywna, która łączy różne style, nie opiera się na jakimś jednym wybranym, tylko szuka czegoś nowego, żeby coś pomieszać, żeby coś po prostu zrobić innego niż wszyscy. Jak wspominasz, jak teraz z perspektywy czasu, jakie masz podejście do swoich występów w programach, takich jak X Factor, tak, co jeszcze tam masz? Ojejku, ja chyba byłam we wszystkich programach. Byłam we wszystkich, w ogóle tego jakby się nie wstydzę, że szukałam cały czas jakiejś drogi. Troszeczkę mi te programy tą drogę wskazały, że jakby otworzyły jakieś drzwi, natomiast jako taką po nich nie widzę jakiejś wielkiej różnicy w sobie, czy tam w jakichś tam swoich poczynaniach karierowych. One bardzo dużo dają z doświadczenia przede wszystkim, że człowiek uczy się obycia przed kamerą. To jest bardzo fajna przygoda i polecam każdemu, kto się zastanawia nad tym, czy by iść, czy nie iść, czy co sąsiedzi powiedzą. Trzeba iść, po prostu iść, nieważne, czy ci pójdzie, czy ci nie pójdzie, to jest mega po prostu przygoda. To jest wow, trzeba tam być, no. Bo niektórzy, wiem, że uważają, takie osoby, które gdzieś tam są na początku swojej kariery wokalnej, że to w ogóle jest bez sensu, pójście do takiego programu, jakieś tam, wiesz, no, wystawianie swojego wizerunku na szwang już gdzieś tam na samym starcie. Ale w ogóle nie masz. Wiesz co, pod jednym względem na przykład to nie jest dobre. Jeżeli idziesz tam i zupełnie nie masz jakiegoś pomysłu na siebie i jesteś żadny, no to, znaczy to, jeżeli jesteś żadny, to może cię nikt w ogóle nie zauważy, więc tam przemkniesz i w ogóle nie zaistniejesz. Natomiast fajnie tam iść, mieć jakiś pomysł, jakiś po prostu, że idę tam, bo chcę coś osiągnąć, chcę się gdzieś przebić, chcę coś po prostu zrobić ze swoim życiem, to jak najbardziej, to zawsze troszeczkę pomaga, jest już się jakby trochę rozpoznawalnym i to zawsze jest jakiś tam plusik. W życiorysie swoim. No, czyli dobrze to wspominasz, nie było bardzo tam dobrze. Żadnych takich nieprzyjemnych sytuacji, że ktoś, nie wiem, czyjaś opinia, coś powiedziane właśnie na antenie, jakieś coś ci tam, wiesz, ugryzło, uszczypnęło. Akurat mi się udało, że te opinie były zazwyczaj bardzo pochlebne. Raczej nie spotkałam się z jakąś większą krytyką, która by mnie bardzo dotknęła. Zawsze to były jakieś konstruktywne komentarze na temat tego, co można poprawić, bo trzeba się ciągle uczyć. I to też było już lata temu, więc mogę świadomie teraz powiedzieć, że już jestem bardziej świadomą wokalistką i dużo więcej o tym wszystkim wiem. I te programy na pewno się przyczyniły do tego, żeby tak troszeczkę rozwinąć się też w tym swoim kierunku, żeby znaleźć to miejsce i tą drogę.
Ale w swoim zespole jesteś jedyną osobą, tak, która brała udział w takich programach? Nie, chłopcy, tylko jakby w podobnym składzie, w innym zespole, na przykład występowali w debiutach w Opolu. Także też każdy z nich ma gdzieś jakieś osiągnięcie z różnymi innymi zespołami. Ale jakby ja jestem liderem w tym moim zespole, przygarnęłam ich na zasadzie castingu, bo był właśnie taki pewien dzień, który mnie dosyć zdenerwował i mówię, nie, robię swój zespół, idę swoją drogą i to był najlepszy mój pomysł. Czyli przygarnęłaś członków swojego zespołu, no i wiedziałaś, co robisz, bo gracie już razem długo. Długo już gramy. Ciągle tworzymy nowe utwory, chociaż jakby no, z racji tam naszych, każdy z nas gdzieś pracuje, więc tego czasu jest coraz mniej, można powiedzieć, ale działamy, cały czas tworzymy. Myślę, że jakoś na czasie wydamy dwa kolejne nasze utwory, więc coś się ciągle dzieje, cały czas koncertujemy. Więc jest okej. A jeszcze a propos przygarniania, to trochę zbaczam tutaj już z tematów takich artystyczno-rozrywkowych. Masz też mnóstwo serca dla zwierzaków. Masz swojego ukochanego psa, tak? I wiem, że działasz, angażujesz się właśnie w poprawę dobrobytu zwierzaków, działasz na ich rzecz, prawda? Na tyle, ile mogę, staram się im pomagać, bo to są nasi bracia mniejsi, oni potrzebują naszej pomocy, same sobie nie poradzą. Moja mama ma 3 pieski, ja mam teraz jednego, świnkę morską, mój ukochany najbardziej pies zmarł 2 lata temu. Natomiast jak tylko mogę, to się angażuję. Po prostu jakoś nie widzę innej możliwości. Nie jestem w stanie przejść obojętnie obok krzywdy. Dojechalimy. Dojechalimy.